Dzień dobry Państwu. 9 marca, być może najważniejsza data dla dwóch liderów swoich lig, ale co tam liderowanie w ligach, to nie jest w ogóle istotne ani dla Paris Saint-Germain, ani dla Realu Madryt. Dzisiaj na Santiago Bernabeu rozgrywa się sezon i dla jednej, i dla drugiej drużyny i dzisiaj wieczorem ktoś już będzie mógł mówić o dużym kryzysie. Zwłaszcza jeśli to będzie drużyna Paris Saint-Germain, która zostanie wyeliminowana. W moim studiu ludzie, którzy obiecali, że będą bardziej ruchliwi i będą lepiej przewidywali wydarzenia na boisku niż Weber z Salzburga w porównaniu z Robertem Lewandowskim w konfrontacji, czyli Artur Wichniarek. Dzień dobry. Ustaliśmy przed programem, że chyba nigdy nie pracowaliśmy razem na antenie. No i widzisz, już muszę ci powiedzieć, jestem co prawda starszy, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak. Wydaje mi się, że jednak... Posłuchaj, ty tylko wyglądasz na takiego dziada. Tylko dobrze wygląda? Nie przeczytałem, chciałem być miły, a ci nie wyszło. Chciałeś być miły. Ale nie, robiliśmy w Polsacie razem jedno studio, chyba do Ligi Europy i chyba do reprezentacji. Musiałeś słabo wypaść, bo już zapamiętałem. Ty musiałeś być na tyle słaby, że dali ci jeszcze partnera do tego, żeby prowadził program. Nie wyrzucił to w pamięci, wiesz? Wyrzucił. Wymazał. Mocne siły kanału Sport, Rafał Dębiński. Liga francuska, Kuba Kręcidło, Real de Madrid. Dzień dobry. Słuchajcie, jest takie... W roku 1984 Real Madrid przegrał 0-3 w Brukseli z Anderlechtem, w rewanżu wygrał 6-1. W roku 85, rok później, z Gladbach, porażka 1-5, w rewanżu wygrana 4-0 i awans. W roku 86, kolejny rok, przegrana w Mediolanie, zmierzam do puenty, z Interem 1-3 i wygrana finalnie w rewanżu, znów na Bernabeu 5-1. I właśnie wtedy ówczesna gwiazda zespołu, Argentyńczyk Jorge Valdano, uknął takie powiedzenie: miedo escénico, czyli strach przed sceną, że kto przyjeżdża na Bernabeu, ten się po prostu przyjeżdża tutaj już z pełnymi portkami i się boi. Paryż przyjeżdża dzisiaj na Bernabeu z przewagą jednego gola po bramce Kyliana Mbappé. Real Madrid w meczach u siebie z klubami z Ligą ma bilans więcej niż sympatyczny, acz zdarzało mu się już z Paryżem przegrywać. Chciałbym was najpierw zapytać, oczywiście zajmiemy się tym, co diś wieczorem o godzinie 21. Jakie są wasze wrażenia, co zapamiętacie głównie z tego pierwszego, dość dziwnego meczu, bo chyba nikt nie spodziewał się aż takiej dominacji terytorialnej i aż takiego wściekłego pressingu drużyny Paris Saint-Germain. Pan Kenis, potem pan Rafał, pan Kuba, proszę. Pan Kenis. Wiesz co, ja przytoczę słowa Toniego Kroosa, który po tym meczu powiedział, że tak jak zagrało PSG, oni byli niesamowicie zaskoczeni. Oni nie spodziewali się takiej taktyki, tak wysokiego pressingu podopiecznych Pochettino. I to ich zaskoczyło i zabiło, można powiedzieć, też Real. I powiedział, że oni od samego początku nie byli na to przygotowani, a jeżeli już udało im się spod tego pressingu wyjść od czasu do czasu, to bardzo szybko tracili też piłkę. Także to był problem Realu i myślę, że dzisiaj Real przeanalizował to spotkanie i myślę, że dzisiaj Real musi odrabiać straty. Co prawda jednej bramki, ale zawsze z PSG, które jest mocne i które z Marquinhosem z tyłu jest w stanie zagrać na zero. No to tutaj Real chce dzisiaj zagrać tak jak PSG przed 3 tygodniami w Paryżu. Chcą wyjść wysoko, chcą wyjść agresywnie, chcą podejść na połowę przeciwnika po to, żeby właśnie być blisko bramki, żeby wykorzystać atuty najlepszych strzelców. Dębina, to był wcale nieoczywisty zespół Paris Saint-Germain. Ale to tylko pokazało, że PSG w lidze, a PSG w Lidze Mistrzów to jest zupełnie inny zespół, co pokazujesz w fazie grupowej z City w tym pierwszym meczu. To tak jak z nogą zmęczoną i nogą świeżą, jak właśnie mówię. I nagle się okazało, że wszyscy przede wszystkim potrafią bronić, znaczy potrafią, chcą. Nawet Di Maria, który już, to jest zmierzch Di Marii, ale w tym meczu przynajmniej świetnie bronił. Niewiele dał ofensywy, ale świetnie bronił. I to rzeczywiście, jak powiedział Artur, bardzo zdziwiło chyba piłkarzy Real Madryt. Mnie zdziwiło nawet nie to, że oni tak zagrali, bo się spodziewałem, że do tego ich stać, bo tak pokazali City. Natomiast mnie zdziwiło jednak to, że Real był tak bezradny. Mówimy o wielkim zespole, jakby nie patrzeć, wielkim klubie. I to też o tym mówił Real. Artur? Król Artur. Słowo Real, to jakie to jest słowo, to są królewskie, no prawda? No więc wszystko się zgadza. I nie potrafili w ogóle wyjść pod pressingu, a kiedy wychodzili, bo od razu strata. Więc Real, który w meczu jednak 1-8 nie potrafi zrobić 3 podań w kupie, bo to wyglądało żałośnie. Real, który przez cały mecz nie oddał ani jednego celnego strzału,
To się wydaje jednak nieprawdopodobne. Real powinien być bardzo szczęśliwy, że wyjechał z Paryża z różnicą jednej bramki, bo powinno być 3-0. Tak naprawdę wynik w ogóle nie odzwierciedla tego, co się działo na Morawie, więc myślę, że Real powinien być zadowolony, że tak się skończyło i nie mogą zagrać drugi raz tak samo źle. Nie wierzę, że u siebie zagrają równie źle jak w tym pierwszym meczu. Kuba, to rzeczywiście na obronę zespołu z Madrytu trzeba powiedzieć jednak, że Karim Benzema wtedy wchodził po może nie jakiejś dłuższej, ale jednak tak, po przerwie. Ale środek pola, jak masz Krosa, Casemiro i Modricza, oni może się dać, oni nie mogą, a grają ze sobą już nie wiem ile lat. Oni się znają na pamięć i oni nie mogą trzech podniej w kupie zrobić? No panie Kubo, jak to było komentowane w Madrycie? Pamiętasz taki mecz Realu Madryt? Tak słaby, tak zdominowany od dłuższego czasu nie. Real miał w tym sezonie momenty, w których dawał się zdominować rywalowi na fragment rywalizacji, bo czuł się komfortowo broniąc w tym niskim bloku, jak to cały czas podkreśla Carlo Ancelotti, ale też był zawsze duży fundament w obronie Realu Madryt, no bo tu Thibaut Courtois świetnie bronił i oni byli, czuli się komfortowo w tej obronie, no ale byli też w stanie coś ukłuć z przodu. W ten sposób Real grał na przykład z Atletico Madryt, tam wygrał na przykład 2-0, grając defensywnie, spokojnie z konterki i było fajnie. W Paryżu te konterki nie było i w obronie też nie było za fajnie, bo tak jak powiedział Rafał, no tam mogło być spokojnie 3-4-5-0 i tak naprawdę najlepszą wiadomością dla Realu Madryt przed rewanżem jest to, że oni na Bernabeu nie mają prawa zagrać drugi raz tak samo źle. Oni muszą być lepsi, bo startują z poziomu nawet nie zero, tylko z poziomu jeszcze pod ziemią. No, oni muszą pójść w górę. No jeszcze jeden zawodnik, którym chciałem powiedzieć, bo oczywiście mówię się o Benzemie, ale mimo wszystko Benzema, jak dostawał piłkę, utrzymał się. Więc mimo, że wracał po kontuzji, to widać było klas. Ale Vinicius, którego jakbym był kibicem PSG, bym się go bał strasznie, jego szybkości, nie było gości. Posłuchaj, Real nie miał w zasadzie żadnych kontaktów w polu karnym Paris Saint-Germain w tych ostatnich, na tych ostatnich 30 metrach. To były kontakty, które można było liczyć na palcach jednej ręki. Sytuacja się jednak zmieniła od tych kilku tygodni. Ja nie wiem, czy rzadko tak bywa, żeby drużyna, która jedzie z przewagą gola, jakby nie patrzeć, jechała z takim mimo wszystko, z takimi obawami, a ten zespół, który ma straty do odrobienia, z takim optymizmem podchodził do tego meczu rewanżowego. Zaraz się Kuba będziesz kłócił. Zobaczmy sobie, jakie są wyniki. Tak, zobaczmy sobie, jakie są wyniki od momentu tego meczu Paris Saint-Germain Real Madrid, od tego 1-0 z Realem dla Paryżan. Paryżanie kilka razy się potknęli, przegrali dwa razy na wyjeździe od tego momentu i przegrali oba te spotkania. Przegrali z Nantes na wyjeździe, zawsze groźnym, jak wiadomo, Nantes, 1-3, i przegrali w ostatni weekend z Nicę 0-1. Real natomiast wygrał wszystko, co się da, w tym mecz, pewnie zaraz powiesz, Kuba, w bardzo dobrym stylu z Realem Sociedad San Sebastian. Trochę wydaje mi się, że w tym meczu Real już, ja wiem, że jest inna klasa rywala, zwłaszcza z piłką, ale taki zespół jak Sociedad, jak spresujesz, to swoje osiągniesz. Paryżanie, zwłaszcza jak tak spresujesz Verratiego, no to chociażby zjadł wykładzinę podłogową, to piłki mu nie zabierzesz, ale tam były takie ewidentne symptomy tego, że Real ma się lepiej. To si se puede, które się niosło po trybunach, tak, możemy to zrobić, to też było takie, dało się wyczuć, że kibice, kurde, mamy to, wierzymy, to się może spełnić. Wiesz, w Madrycie od dawna mówi się, że Bernabeu wspiera piłkarzy dopiero w momencie, kiedy Real przegrywa. To jest paradoks tego klubu, tego wielkiego klubu. To zupełnie inaczej. Dlatego Sociedad szybko przegrywali. No, ale można się śmiać, ale paradoksalnie właśnie ci piłkarze są niesieni tą atmosferą. Mikel Merino, piłkarz Realu Sociedad, po tym meczu, który był w ostatni weekend, powiedział wprost, że kiedy Bernabeu zaczyna wierzyć, ty przestajesz wierzyć jako piłkarz i w swoją drużynę, w swoje możliwości, czujesz, że te nogi ci jednak troszkę miękną i Real się nakręca tą atmosferą i to jest coś, co bez wątpienia pomaga Realowi, że oni są w stanie tak błyskawicznie zrobić ten krok do przodu pod kątem nakręcania się. Ta narracja, która się zbudowała wokół tej potencjalnej remontady, naprawdę jest kolosalna. W Hiszpanii rzeczywiście jest podjaranie się tym, że rzeczywiście może się udać, że możemy, że wszyscy zapomnieli już o tym, że to PSG w sumie było trzy klasy lepsze na Parc des Princes. To już poszło w niepamięć, bo teraz Real rzeczywiście wyglądał dobrze. Ale trzeba brać pod uwagę fakt, że Real z Realem Sociedad zagrał mecz naprawdę bardzo w agresywnym pressingu, a Real Sociedad nie miał absolutnie pomysłu na to, jak sobie z tym poradzić. Pomysłem Realu Sociedad na grę z Realem Madryt była Lagana Isaka,
No i później niech Isak coś tam sobie zrobi z przodu. A no rozumiem, to zadamy taką taktykę. No to... graj tam na ferę. Adams, na house, na house. A że ostatnio Isak nie do końca, no nie do końca robi coś z niczego, no to... Oni mieli ten plan działał dobrze przez kwadrans, bo Carvajal rzeczywiście nie radził sobie dobrze w pojedynkach na prawej stronie boiska, bo te długie piłki szły od Aleksa Remiro właśnie na pojedynki Isaka z Carvajalem. To działało przez kwadrans, a później Real Sociedad nie był w stanie zrobić absolutnie nic. Teraz przyjeżdża na Bernabeu jednak rywal o troszeczkę innej klasie, no i też piłkarzami o troszkę wyższej klasie z przodu przede wszystkim. Real może grać bardzo agresywnym pressingiem, może ryzykować, no ale to ryzyko jest przede wszystkim w tyłach. No bo z przodu PSG na dystancie dostawi nie Isaka jednego, tylko dostawi ci Mbappe, który jest piekielnie szybki, dostawi Messiego, który może posłać piłkę w dowolne pole na murawie, no i zostawi jeszcze Neymara, więc tu jest to właśnie... ogromne ryzyko i ta narracja... No, zostawi Carvajala, który pływał już w Paryżu, ale jak mówisz, cierpiał strasznie, Carvajal naprawdę nie cierpiał. Ja oglądałem go za, naprawdę. Myślę, że jak go żona zaprosi na walentynki na Wyżaj Eiffla, to raczej tam nie pojedzie, bo tam już jest, wiesz, karuzela w Paryżu była straszna. Słuchajcie, Leo Messi dzisiaj, ta statystyka jest trochę zawstydzająca, Leo nigdy nie miał takiej złej pasy przeciwko Realowi Madryt, a zawsze jak przyjeżdża w niebiesko-czerwonej koszulce, to robił swoje, strzelał dużo bramek, czy to na Camp Nou, czy to na Bernabeu, ale o Messim jeszcze sobie powiemy. Natomiast Rafał, dwa słowa o tym, o rzeczonym tutaj Kylianie Mbappé, bo od poniedziałku hiszpańskie gazety żyją nadzieją, zagra, nie zagra, zagra, nie zagra, zagra, nie zagra, bo Idrissa Gueye na treningu go przystemplował w lewą nogę i przez moment musiał pozamykać media społecznościowe własne i żona też. Bo nasłuchał się hejtu od kibiców PSG, bo wszyscy w Paryżu wiedzą jedno. To jest najważniejsze. Ale wiesz co, to pokazuje trochę, nie wiem czy to pokazuje moc, moim zdaniem to pokazuje jednak słabość zespołu zbudowanego z gwiazd, który miał być wielkim gwiazdozbiorem, a tak naprawdę od dłuższego czasu ta gwiazda świeci jedna jedyna. Ale to wynika z tego, że w tym stylu gry PSG brakuje zawodników, którzy poza Mbappé, którzy są szybcy i potrafią za linią obrony wejść tam na wolne pole, zrobić ten ruch. Na przykład wczoraj Bayern. No Bayern ma i Sané, i Gnabry'ego, i Komana. Ma takie co najmniej trzech, prawda? Więc jest duży komfort. PSG jest jeden. Jak go nie ma, to jest problem z tego, że oni grają w ataku pozycyjnym, mogą tak grać i nikt nie wejdzie w pole karne, nie przyspieszy, nie zrobi tego ruchu. Oczywiście ten mecz będzie też inny, bo będą też inne boki obrony. I tam są piłkarze bardzo szybcy, dynamiczni, z którymi też będzie miał problem Real, bo i Hakimi. W ogóle wytłumacz mi, jak to jest możliwe, że Hakimi, który jest wychowankiem Realu, został przez ten klub odpuszczony. To jest przyszły najlepszy prawoobrońca na świecie, albo nie, jeden z trzech. Jak go w ogóle można było zostawić tak przy okazji? Wiesz, to wtedy jeszcze Carvajal, kiedy go odpuszczono, był zdrowy. A, ten Carvajal go wygrał. Ten Carvajal był zdrowy, był pewniakiem na prawej obronie. Potem te ostatnie 2-3 lata... Ale ci mówili, że pożyczali pracę. No był wypożyczony. Odszedł za 60 milionów euro, 70 milionów euro, to jest kolosalna kasa. Tak, nie możemy tego jakby nie doceniać. Tylko wiesz co, oni teraz za tyle sobie takiego nie kupią, bo nie wiem, gdzie go znajdą. No wiesz, ceny wzrosły. Kiedyś wydawało się, że kilkadziesiąt milionów euro jednak z bocznego obrońcę, to nie są pieniądze, które nie rzeczywiście warto, to, ale myślę, że Hakimi będzie potrafił bronić, to było coś, było sporo takiego zapytania wokół niego, nie? Tym bardziej, że on odchodził z Realu, będąc młodym chłopakiem, miał tam 20-21 lat, więc wierzono w Madrycie, że mamy Carvajala, gdzieś tam jest Lucas jako alternatywa, no i jakoś to będzie. Słuchajcie, no i jakoś jest. Na naszym czacie pojawiło się pytanie, kto waszym zdaniem awansuje z pary Real Madrid, Paris Saint-Germain? Nie jest to trudne pytanie, są tylko dwie opcje do wyboru, Real PSG. Przypominam wam, bo to jest jednak istotne, również w tym meczu, że nie obowiązuje już przepis o bramkach zdobywanych na wyjeździe, czyli nie wiem, ewentualna porażka Paryża 1-2 albo 2-3 niczego nie załatwia Paryżowi, nie. Gramy dalej. Ten mecz nie jest w tym momencie rozstrzygnięty. Artur, poznajmy składy przewidywane. Zadzwoniłem do Mauricio tutaj tego, wiesz, tu na jednym telefonie. Carlo, jak się masz, co jadłeś, bo on lubi pojeść. Winko też nie wygląda. Wiesz co, bo jak wygląda Carlo? Nie wygląda, żeby lubił pojeść. Tam był inny trener, Benitez, ten wygląda. Jest tam taka słynna klinika Włoszech w Moreno chyba. Nie chcę przywrócić, gdzieś tam w Dolomitach chyba. I oni tam regularnie jeżdżą na jakieś takie, odchudzanie. Słuchajcie, postawiliśmy to w ten sposób. Po pierwsze,
Nie mamy pewności, czy Toni Kroos zagra, jeżeli będzie, Carlo Ancelotti powiedział, że jeżeli jest zdrowy Kroos, nawet na 95%, to nie zagra i wtedy wskoczy do składu prawdopodobnie Eduardo Camavinga, który zaliczył bardzo dobry mecz przeciwko Sociedad i wreszcie nie zszedł w przerwie, co było do tej pory bardzo charakterystyczne dla występów byłego zawodnika Ren. Po drugie, nie wiemy, czy na prawej stronie Asensio, czy Rodrigo. I po trzecie, chyba najważniejsze, i tutaj wydaje mi się, że ta grafika tego nie pokazuje dobrze, to znaczy prawdopodobnie Alaba będzie jednak partnerem Militao na środku obrony, a Nacho zostanie stanie na lewej stronie. Chyba chodzi, Artur, o to, że Alaba jest piłkarzem szybszym, ruchliwszym, a trochę chyba chodzi o to, żeby wyrównać ewentualny dystans do Kyliana Mbappe, gdyby ten ale mówisz z waszego ustawienia. Z tego ustawienia tak by wynikało. Tak, nie, tak mi się wydaje, że zagra Alaba na środku. No bo jednak Mbappe może zagrać jednak z prawej strony. I na skrzydle, prawda? Może, oczywiście. Bo masz Neymara, który czyli chcesz powiedzieć, że Alaba po prostu będzie do bliżej Mbappe? No raczej tak, bo to jest zawodnik faktycznie, no Nacho nie ma tej szybkości, którą ma Alaba, prawda? Ale z kolei Alaba z Militao, tak, olej za Alaba z Militao tworzą dobry duet środkowych obrońców. Trzeba powiedzieć też kilka słów o Militao, który był już rozpatrywany w kategoriach nietrafionego transferu, tak? Bo przecież błędy, które popełniał na jeszcze stadionie, boisku treningowym, kiedy Real rozgrywał w czasie remontu Bernabeu, kiedy rozgrywał swoje mecze i oni grali, miałem okazję komentować mecz z Szachtarem Donieck, czyli młodzież z Doniecka przyjechała i zrobiła z Militao po prostu miazgę. Te błędy, które on popełniał, gość, który przyszedł za ogromne pieniądze. No a teraz faktycznie to jest podpora defensywy i trzeba przyznać, że facet, który bardzo dobrze zaczął grać w Realu i to też jest tutaj też taki, bym powiedział, no jeżeli oni zagrają wysoko, to, że ta druga linia będzie osłabiona. Real niestety z Modriczem i z Krosem nie ma już szybkości w drugiej linii, prawda? Nie ma tej szybkości w drugiej linii i to jest też problem, który widzieliśmy w pierwszym meczu, kiedy PSG zagrał wysoko, kiedy PSG zagrał agresywnie. Tutaj, jeżeli będzie Camavinga i Valverde, Modric, ten stratek, który bardzo dobrze czyta zamiary przeciwnika i on wie, gdzie ktoś chce zagrać piłkę, on tam się ustawia. Także to może być bardzo dobre, jakby wymuszona druga linia Realu Madryt. Tak, poprzez zawieszenie Casemiro, ale jednak to może być druga linia, która da radę wywalczyć tą piłkę właśnie w tej strefie boiska. Tutaj muszę ci powiedzieć, Kuba, zgadzam się z Arturem, że oczywiście nieobecność zawieszonego za kartki Casemiro to jest problem. Z drugiej strony, mając Camavingę i Valverde, z jednej strony narażasz się na to, że oni się gdzieś zapędzą, że gdzieś ich w pewnym momencie pójdą do przodu, do tego pressingu, parę spod tego wyjdzie i się robi pastwisko za plecami tych dwóch gości. Niemniej, czasu masz tylko 90 minut. Od pierwszej minuty Real jest już na musiku poniekąd. Więc mając właśnie takich dwóch, no naprawdę takie wściekłe psy, no jest szansa ten Paryż. Zwłaszcza takich gości jak Danilo, jak Idrissa Gueye, gdzieś tam dopaść, może w środku im tę piłkę odebrać. W El País było dzisiaj takie zdanie, że ta linia pomocy dzisiejsza nie będzie miała tylu karatów, co ma ta linia pomocy właśnie z Moriciem, Casemiro i Kroosem, ale będzie dużo bardziej dynamiczniejsza. No tylko właśnie pada pytanie związane z tym, kto będzie pełnił rolę Casemiro, bo nie ma za bardzo takiego defensywnego pomocnika, w sensie stricte jako alternatywy dla Brazylijczyka. I kto nie będzie, twoim zdaniem, z tej trójki? To Modric jest za wolny na pewno. Więc myślę, że tutaj będziemy ustawiać Camavingę, bo Fede największym jego atutem jest dynamika, jest to, co wnosi do gry, do przodu, włączanie się do akcji ofensywnych i takie skakanie właśnie, jak ten wściekły pies. To bardziej Camavingę będzie poświęcone to, by trzymał to w ryzach, no ale wiemy też, że Camavinga w tym sezonie był chyba 3 albo 4 razy zmieniany jako piłkarz w przerwie, był poświęcany, co też było sugestią bardzo ostrą, że Ancelotti nie był zadowolony z tego, co dawał francuski pomocnik. Więc tutaj ja jestem... Nie jestem przekonany, czy to wypali, właśnie biorąc pod uwagę defensywę, bo w ataku oni rzeczywiście mogą doskakiwać bardzo agresywnie do rywali. Widzieliśmy to m.in. w tym starciu z Realem Sociedad, gdzie właśnie już jeszcze z Casemiro, ale już bez Kroosa, Real grał naprawdę agresywnie, ograniczał wszystkie przestrzenie wolne w środku pola. Te dwie pierwsze bramki padły zresztą po przechwytach na ostatniej tercji boiska, ale generalnie rzecz biorąc, w obronie może być ten problem znacznie większy.
wracając, Alaba, Nacho, jak oni będą ustawieni, ty uważasz, że Carlo nie rozbije tego środka defensywy? Że będzie Alaba, Nacho? Tak. Że będzie Alaba, Militao, środek obrony. No myślę, że to jest zwłaszcza ważne w momencie, kiedy będą grali bardzo, chcą grać wysoko, agresywnie, no i ta przestrzeń będzie duża dla Mbappe, więc to musi być dwóch stoperów bardzo szybkich, dlatego wydaje mi się, że musi grać Alaba na środku obrony. Tak, tutaj ten duet naprawdę się rozumie znakomicie. Zrozumiał się szybciej niż ktokolwiek mógł w Madrycie oczekiwać i mieć nadzieję, że to będzie tak dobrze wyglądało, no bo po odejściu Ramosa i Varane był znak zapytania. Ten znak zapytania zniknął po kilku tygodniach tak naprawdę. Dzisiaj Ancelotti ma komfort na środku obrony i nie ma komfortu na bokach. To jest problem w tym momencie. Real ma na prawej stronie Carvajala, który jest bez formy, który od dłuższego czasu pikuje pod kątem formy. Na lewej stronie nie ma Fernanda Mendiego, który dawał drużynie spójność w obronie. Jest Nacho, który jest piłkarzem dobrym, no ale do rywalizacji z Kylianem Mbappé nie podchodziłbym pewnie na miejscu Realu. Tym, co w Madrycie budzi podekscytowanie, budzi nadzieję na sukces, jest fakt, że wielu piłkarzy PSG nie czuje się dobrze właśnie z piłką przy nodze. To jest piłkarze w środku pola, właśnie jak Gay na przykład. No jesteś w stanie ich spresować, tak samo jak Donnarumma. No gdzieś te ataki cały czas... Nie podzielam tego optymizmu no w tej kwestii. No to dawaj, Rafał, to zobaczmy sobie skład zespołu Paris Saint-Germain. On prawdopodobnie będzie tak wyglądał. Tam mamy dwie wątpliwości. Jedna to jest taka, czy wybiegnie być tylko może... To są obrotni środkowi obrońcy akurat. Przepraszam, jeszcze raz? Kimpembe gra bliżej lewej strony, a Marquinhos bliżej. Tak, Kimpembe bliżej, bo to jest lewy środkowy obrońca, Kimpembe, Marquinhos oczywiście, Marquinhos prawy środkowy obrońca, a natomiast w środku pola niepodważalna jest pozycja Verratti'ego. To też nie wiadomo, gdzie on w tym trójkącie będzie grać, bo to też zależy, jeżeli będzie miał do zabezpieczania Gueye'a i Danilo, to Verratti zagra bliżej bramki rywala. Czy to jest taki kłopot trochę, jak jest Real, bo oni też nie mają dobrej szóstki i odkąd odszedł, skończył sobie karierę Thiago Motta, to już parę lat temu, to ciągle jest poszukiwanie szóstki. I de facto, moim zdaniem, tej szóstej tak najlepiej wygląda Verratti, bo zwłaszcza w prowadzeniu piłki on jest bardzo pożyteczny. Słuchaj, umówmy się, że najlepiej w Paris Saint-Germain na szóstce wygląda albo Verratti, albo środkowy obrońca Marquinhos, jak tak, się tam gra. Ale Marquinhos jest tylko jeden, gdy ich było dwóch, byłoby łatwiej. Więc tutaj myślę, że jednak oni sobie, wiadomo, to nie jest może ta klasa, jeśli chodzi o bycie przy piłce Danilo Gueye'a, co na przykład Modricza czy Kroosa. Natomiast jakoś w tych wielu meczach sobie potrafili poradzić, a przede wszystkim, kiedy mają kłopot, to gramy do Verratti'ego i on wszystko ogarnie. Ale ciekaw jestem też, jak będą wyglądały boki ogólnie, bo ta szybkość Mendesa i Hakimiego, ile będzie Hakimi, bo miał kłopotę ze zdrowiem u Rasuda, powinien być, to będzie duży problem dla Real Madryt, że będą grali ofensywnie, tak jak grali. Tylko Rafał, właśnie, oni tutaj mogę sobie wyobrazić, że jednak na przekroju tego spotkania to już nie będzie taki mecz z taką gigantyczną przewagą Paryża, a Hakimi i Mendes to są zawodnicy, którzy lepiej atakują niż bronią. Natomiast pamiętajmy, że po stracie piłki taki patent widzieliśmy w tym meczu poprzednim, że Danilo bardzo często, kiedy są przy piłce, wchodzi w tercet obrońców i po stracie jest bliżej prawej strony, żeby asekurować tą stronę, gdzie jest Hakimi, więc tu też to idzie generalnie, gdzie jest Vinicius, który jest bardzo szybki, więc i to dobrze funkcjonowało. Natomiast czy to zafunkcjonuje w tym meczu, zobaczymy. Ja myślę, że Ancelotti, który jest wytrawnym graczem, wyciągnął wnioski i ten mecz, o którym tyle mówiliście, Sociedad, był takim testem, oczywiście z innym rywalem, jak to ma funkcjonować. Z przodu ta trójka, Rafał, Mbappé, Messi, Neymar. Jak oni twoim zdaniem zagrają? Messi... Jako fałszywa dziewiątka Messi już przyjeżdżał na Bernabeu. Było takie spotkanie w 2009 roku, kiedy Messi ustawiony przez Pepa jako fałszywa dziewiątka strzelił dwie bramki, przy dwóch innych uczestniczył. Skończyło się 6-2 wtedy dla Barcelony. Ale no jak mówimy, Messi to już jest... Powiedzieć, że Messi to już nie jest ten Messi, to jest taki eufemizm. No i właśnie, tutaj mamy taką trójkę. Mbappé, tak, Messi, Neymar, Messi. Messi to jest dziś już dziesiątka. To jest taki playmaker też w starym wydaniu, człowiek, który będzie rzadko tam wysunięty, on tam nie będzie, on będzie cofał się po piłkę. Natomiast to już dzisiaj nie jest piłkarz, który weźmie tą piłkę mniej trzech zawodników i jeszcze strzeli bramkę. To jest piłkarz, który tym podaniem potrafi naprawdę stworzyć fantastyczną sytuację. Właśnie sprawdzaliśmy z Arturem, bo były tutaj różnice w statystykach, ale w lidze ma już 10 asyst. 10 asyst, współlider klasyfikacji asyst Ligi Francuskiej z Kylianem Mbappé. No tak, ale panowie, jeżeli my mówimy o Messi, my zachwycamy się nad 10 asystami Messiego. No nie, ale właśnie do tego Benzema też ma 10, a do tego 20 bramek. To już jest inny Messi. To już jest inny Messi po prostu i trzeba się z tym pogodzić. To też jest Messi, który moim zdaniem nie spodziewał się,
że ta liga jest taka trudna, tak, francuska. Bo to jest bardzo trudna liga, wymagająca, tyle trudna, bardzo fizyczna. Co agresywna. Tak. Ta agresywność w lidze francuskiej zabija Messiego, który często nie ma ochoty na to, żeby wchodzić w takie starcia z bardzo zmotywowanymi młodymi zawodnikami lidze francuskiej. Jednak w lidze hiszpańskiej każdy zawodnik, obojętnie z kim Messiemu i z jego Barceloną się grało, on był szanowany, on był faulowany, ale był to faul z szacunkiem. Czyli nikt nie chciał mu złamać nogi, nikt nie chciał spowodować kontuzji, tylko chciał po prostu zatrzymać Leo, czy pociągając za koszulkę, czy lekko podkładając mu nogi, to było na dużym spokoju. Dlatego Messi, moim zdaniem, patrząc na Messiego w lidze hiszpańskiej, a we francuskiej, on miał większą radość z gry. Tak, i on grał to samo. Messi nigdy nie był wysunięty napastnikiem. Messi zawsze cofał się w drugą linię. Messi zawsze brał piłkę i dryblował. Ale tu się skończyło się to. Tak, to się skończyło. On nie ma dryblingu w lidze francuskiej Messiego. Tu jest od razu, jazda. Jeden, drugi, trzeci i Messi traci. Zobaczcie, w lidze mistrzów ma już 5 bramek. Tak? W lidze mistrzów trochę jednak inaczej gra się Messiemu. Trochę też podchodzą inaczej do niego rywale, bo to, że ma panowanie nad piłką takie, że ta piłka się nie odkleja od jego nogi, to jest oczywiste, ale w lidze francuskiej, uwierzcie mi, oglądamy to na co dzień, on z dużo większą, nie wiem, czy to już jest, czy to są wybory w głowie, czy to jest świadome granie, ale jego wejścia w dribbling to są naprawdę pojedyncze sprawy. Taka charakterystyczna rzecz dla Messiego, że zejście na prawą stronę i spod tej prawej strony bierze piłkę i zaczyna. Ale wiesz, to świadczy jego inteligencji. To go na przykład różni od Neymara, bo Neymar w formie czy bez formy to tak samo, bierze piłkę, mija trzech. Tylko że jak jest w formie, to ich mija. A jak nie, no to traci piłkę ostatnio. Dlatego Neymar cały czas kontuzje, prawda? No kontuzje to nie są kontuzje, no pewnie w jednym sensie też się mówi o tym, że przemęczeniowe, tak? Że, ale wiele z nich ale jednak właśnie to są z kontaktu z przeciwnikiem. Z kontaktu z przeciwnikiem i to jest dzisiaj problem Leo Messiego, który w takim meczu jak z Realem, ja byłem na moje 400 urodziny dostałem prezent, no, czyli bilety na El Clasico. No to już było dawno, dawno temu. Jeszcze na księdza Zorro mówiliście, także spokojnie. Jak ale mówi Kazimierz, ludzie w tym wieku już nie żyją. Słuchaj, ale Leo Messi grał. Ja miałem okazję być właśnie na Santiago Bernabeu i oglądać jakby... Nie tyle oglądałem, oczywiście podniecałem się i delektowałem się całym meczem, ale ja oglądałem bardzo, bardzo w długich momentach tego spotkania Leo Messiego, jak on się zachowuje na boisku. I to jest facet, który ma niesamowitą zdolność czytania wydarzeń boiskowych, które jeszcze się nie wydarzyły, ale on już wie, że one się wydarzą. I on sobie gdzieś tam truptał w ogóle w sferze boiska, w strefie boiska, która była zupełnie jakby bezsensowna. Tak? I nagle wszyscy o nim zapominają, bo wszyscy się koncentrują w miejsce, gdzie jest piłka, czyli wszyscy też obrońcy, defensywni pomocnicy. A nagle Messi wbiega sobie, wbiega, przyspiesza, a bramka. Tak? Nie ma Messiego, nagle jest i już mamy bramkę. Także chyba w tym meczu strzelił dwie wtedy na Santiago. Także naprawdę to jest Leo Messi, który jest zawsze nieobliczalny, prawda? Zawsze nieobliczalny i tu jest pytanie, jeżeli PSG zagra w tym meczu, nie będzie jakby brało pod uwagę, że mają dobry wynik, bo to jest tylko 1-0, prawda? I jeżeli oni zagrają tak, jak zagrali w Paryżu, to wydaje mi się, że jednak mają dużo większe szanse, bo faktycznie mają zawodników dzisiaj, nie powiedziałbym... Młodszych, bym powiedział, że młodszych, lepszych, bardziej mobilnych, chociażby boki obrony, no to jest w ogóle, no jeżeli byśmy przyrównali dzisiejsze boki obrony Realu a PSG, no to jest inna liga. To byśmy powiedzieli, że to jest zupełnie, to nie jest Champions League, prawda? Mhm. To nie jest Champions League i to może być duży plus dla PSG. Kuba, magazyn Mecz Dnia ma taką charakterystykę, że zawsze szukamy jakiegoś plusu, jakiegoś minusu w jednej czy w drugiej i w jednej i drugiej drużynie, która podchodzi do takiego spotkania. Największy atut Realu i największa pięta Achillesowa Realu Madryt? Czy tym największym atutem jest facet, który w trzech ostatnich meczach strzela kilka bramek, notuje kilka asyst, czyli jak rasowy kapitan ciągnie wszystko za uszy? To jest, myślę, największy atut. Najlepszy piłkarz Realu Madryt w tym sezonie bez wątpienia to Karim Benzema. Vinicius też jest atutem, ale ostatnio to nie jest jego rok. 21 rok, jego druga połowa była znakomita, 22.
są ale wydaje mi się, że to wszystko, to są naczynia połączone, że wtedy, kiedy brakuje trochę też Benzemy na boisku, wtedy, kiedy go nie było, no to Vinicius też zaczyna troszkę dołować, bo Sociedad zaczął wyglądać jak ten Vinicius 2-2-1. Ja się tak przyczepiłem do tego meczu z Realem Sociedad, to tak widzę, jesteś stonowany. Jeden widziałeś, w tym. Proszę? Jeden widziałeś. No, jeden, nie, widziałem więcej. Ten w Paryżu jeszcze widział. Jeszcze w Paryżu widziałem. Widzisz, ty patrz jak się wyrabia. Wrócił z padla, bo wrzucił na ostatnie dwie minuty. Się robi. No, ten, widzę, że od Wiśniera się taki zrobił właściwie. No dawaj, dawaj. Kim przestajesz? No, bardzo dobrze. Więc atut tutaj myślę, że jest z przodu, tak? No bo jest Benzema dobry i z Vinicius bardzo dobry. Jak to? Czyli, że Vinicius jest lepszy od Benzemy? No odwrotnie. Odwrotnie. Jest pytanie z prawej strony, kto będzie grał. Ten tercet BBC, no właśnie, to mamy teraz na grafice, tak? Tak oni jest. Są skuteczniejsi nawet niż był tercet BBC w sezonie 2017-18. Mają więcej goli na mecz niż wówczas miał ten tercet. To jest 2,08 do 2,03. Asensio jest piłkarzem, który może nie dawać nic, no ale jest w stanie się przebudzić, więc tutaj jest dużo nieprzewidywalności z przodu Realu Madryt. To jest coś, co może dawać optymizm. Pięta Hillesowe, boki obrony. To jest ogromna dziura w tym momencie w Realu Madryt. Carvajalem kręcił nie tylko Kylian Mbappé, kręcili nim piłkarze Realu Sociedad także. Widzieliśmy to nawet, kiedy wchodził z ławki wychowanek Realu Sociedad, młody chłopaczek, który biegał na prawej stronie. Wyleciało mi nawet teraz w głowie jego nazwisko, bo to jest piłkarz, który dopiero się przebija. Ale też bez wątpienia, bez kłopotu uciekał Carvajalowi. To był naprawdę duży kłopot. Drugi problem, ten środek pola jednak. Jednak myślę, że bez szóstki w środku Real może mieć kłopoty z tym, by to poukładać w sensowny sposób. Tym bardziej, że oni w tercecie Modric, Kamavinga i Valverde nie wiem, czy grali w tym sezonie chociaż raz. I to jest ta kwestia właśnie związana ze zgraniem, z automatyzmami, które masz w drużynie piłkarskiej. Tutaj tego po prostu mi się wydaje, że nie będzie. A tu, no to tak jak mówię, z przodu jest ten jakość Modricia, może coś dać Realowi z niczego, jak widzieliśmy to w meczu z Realem Sociedad, kiedy zdobył bramkę fenomenalną z dystansu, no ale generalnie mi się wydaje, że atmosfera jest największym atutem Realu Madryt w tym momencie i że to, że oni rzeczywiście są w stanie wtrawić, że tych 90 minut na Bernabeu się staje naprawdę mało komfortowych dla rywala, bo powodów czysto piłkarskich, by wierzyć w ten awans, nie ma aż tak dużo moim zdaniem niż takich powodów bardziej mentalnych, takich duchowych. Swoją drogą anulowanie tego przepisu o bramkach zdobywanych na wyjeździe czyni nam ten mecz naprawdę ciekawym, bo umówmy się, że jedna bramka strzelona przez Paris Saint-Germain mogłaby w cudzysłowie popsuć, zamknęłaby nam zabawę. Real musiałby strzelić 3 gole, nie jest to niemożliwe, ale jednak dużo mniej prawdopodobne. Rafał, to samo jeśli chodzi o zespół Paris Saint-Germain. No jeżeli powiem, że Kylian Mbappé to jest oczywista oczywistość, ale powiedziemy, mówię o tutaj oczywiście, taki kręgosłup, czyli Donnarumma obrońcy, Marquinhos, który jest dla mnie absolutnie fenomenalnym obrońcą, obrońca, który przewiduje, co się wydarzy, tak jak Messi, to on przewiduje wszystko, on wyprzedza zawodnik, on nie fauluje, on nie robi wślizgów, no to jest on fenomen. Nie łapie żółtych kart, to jest ja wiesz, jeszcze jego, przez lata. Jego atut wejścia przez ten fragment gry. Więc to dla mnie absolutna czołówka, mój ulubiony obok Thiago Silva obrońca w ogóle na świecie. Verratti, który w takich meczach jest dla PSG niezbędny. W takich meczach, że jego brakuje, to jest to inny zespół. Bo to jest piłkarz, który pod każdego pressingu wyjdzie. Się, a zapytam cię inaczej, bez którego bez którego zawodnika Paryżowi byłoby najtrudniej? To bym się zastanawiał między Verrattim a Mbappé, no też tak bym obstawiał. Tak mi się wydaje. Chociaż wtedy na środku obrony też byłby kłopot, no bo Ramos jest ciągle kontuzjowany. A właśnie, to jest, bo on jest, przypominam, że on jest ulubiony pędze. Gorący kartofel, który Real Madrid chętnie wypchnął do Paryża. I pozbył się, przyjeżdża? Czy jest w zespole, tylko nie będzie go w kadrze. Ja wiem, że do Madrytu musiał przylecieć. Są dwa pytania, które padają każdej hiszpańskiej audycji radiowej teraz. Jak przywitać Kyliana Mbappé? Czy przy Bernabeu powinno na niego gwizdać, czy jednego powinno witać brawami, czy powinno go nagradzać, czy nagradzać? Nie, no może go nie gwizdzie, niech mu kwiaty dadzą i wręczą od razu, niech mu wręczą koszulkę. Ale wiecie, normalnie dzisiaj słuchałem rano audycji w Radiu Kadena Steru, która była wczoraj w nocy i przez jakieś 15 minut dyskutowali o tym, jak się Bernabeu powinno zachować względem Mbappé. I jakie wnioski wyciągnęli? Odpalam kolejną audycję w Radiu Kope. 12 minut audycji o tym, jak przywitać Ramosa i Mbappé na Bernabeu. To są problemy pierwszego świata. I wnioski są podzielone, jeżeli to pytacie, bo i część uważa, że powinni go widać barwami, no bo tego trzeba zachęcić, ale jednak są przeważające głosy, że no teraz jeszcze trzeba go przywitać chłodno.
Żeby jednak jest rywalem, jednak nie przyjeżdża tutaj jako nasza gwiazda już, tylko jako piłkarz drużyny rywala. Też było analizowane to, w jaki sposób Mbappé wszedł na boisko wczoraj w trakcie treningu. Tam było tak, że Mbappé, wchodząc na murawę Bernabeu na trening, wszedł, analizowano to, z kim wchodził. Messi wchodził z jakimś tam trenerem, Neymar z kimś tam, ktoś tam z kimś tam, no i generalnie Mbappé wszedł sam. I jak wszedł na murawę Bernabeu, no to stanął się tak, rozejrzał po stadionie. A już i była analiza tego, i analizowali to. Czy właśnie on miał w głowie, to jest mój nowy stadion. Wiedzieli, że jest na nim 12, 14 kamer i on musiał się zastanawiać, jak się czuje. Wyglądał tak, którą część trybun wynająć na kolejne 5 lat, z której będzie lepiej widoczny. Ale wiesz, to, czyli jakby, jeżeli Mbappé strzeli bramkę, która da zwycięstwo PSG i wejście, to jednak Madryt nie będzie do końca płakał. Wiesz co, po pierwszym meczu, w tym, który Real przegrał 0-1, w madryckich mediach był podział. Z jednej strony był troszkę smutek związany z tym, że Real przegrał, ale sporo dziennikarzy mówiło, no kurczę, przegraliśmy, ale z drugiej strony zobaczcie, kto będzie grał. Zobaczcie, co zrobił ten chłopak. Wiesz, kim jest sporo, że oni są aż tak pewni tego, że on tam przyjdzie. On tam przyjdzie. Mhm. A ja nie jestem pewien. Oczywiście, gdyby oni teraz odpadli, mówię o PSG, no to myślę, że faktycznie przyjdzie. Ale wyobrażam sobie sytuację, że PSG wygrywa Ligę Mistrzów, co oczywiście jest możliwe, takie może wygrać nie Liverpool, Chelsea, Bayern. City. To ja nie jestem wcale przekonany, bo to, czego Mbappé się domagał, to żeby być w centrum tego projektu, żeby on był najważniejszy. A tu Neymar, Messi jakby chciał poczuć, że on jest najważniejszy. On w tym sezonie pokazał sam wszystkim, że on jest najważniejszy i wszyscy to zrozumieli. I to jest to, co powiedziałeś. On pokazał. Tak. Nie włodarze klubu mają pokazać, płacąc mu jeszcze więcej. I tak zarabia niesamowite pieniądze jako młody chłopak. Czyli on na boisku pokazał, że jest dzisiaj lepszy od Messiego, że jest lepszy od Neymara, że jest najlepszy. I że on jest najważniejszy od gwiazdy. To znaczy powinno w tych głowach wszystkich piłkarzy zakwitnąć, że nie klub ma mu pokazać, że on jest najlepszy, bo będzie najlepiej zarabiał. On ma pokazać, że jest najlepszy na boisku, bo to jest najważniejsza odpowiedź na wszystko, na każdą krytykę, którą jakakolwiek jest. No, Rafał, wracając do pytania. Plusy i teraz największy minus. Największe minusy. Wiesz co, oczywiście, jeżeli ktoś patrzy na te ostatnie mecze PSG, to znajdzie ich sporo, ale to nie będzie ten zespół. Przede wszystkim to będzie też inny zespół personalnie, bo tam będzie chyba 5 zmian, bo nie, będzie boczni obrońcy inny jeden stoper, inny bramkarz. No i Mbappé nie było, więc tych zmian będzie sporo. Mówiłeś, Kubo, o tym środku pola, więc ciekaw jestem właśnie, jak oni sobie będą radzili. Ten poprzedni mecz pokazał, że było bardzo dobrze. Bo Danilo, umówmy się, Danilo to nie jest wielki piłkarz, to jest taki bodyguard dla Berattiego. Ja uważam, że on był przesadnie krytykowany, bo on jest bardzo pożyteczny i wydaje mi się, że potrafi go w ostatnim czasie... Na pewno najbardziej pożyteczny, że Wijnaldum. No Wijnaldum to jest wielkim rozczarowaniem. Bo nie możesz mieć, bo tak powiedziałeś jedno zdanie, że to jest zlepek gwiazd. Ale nie możesz mieć tylko zawodników, którzy chcą sprzedać piłkę. Tak. Musisz mieć tych, którzy wykonują czarną rolę. Wydawało się, że Wijnaldum będzie takim piłkarzem, dużo biegającym, odbierającym mnóstwo piłek. Ale najgorsze, że był taki moment w styczniu, kiedy on super wyglądał, najlepszą pierwszą część meczu z Lyonem i zrobił kontuzję. I znowu stracił formę, więc Danilo jest takim piłkarzem. On będzie nosił ten fortepian, niech oni sobie tam, on będzie robił wszystko, żeby im pomóc. A że jest dużym facetem, to on w pojedynkę ten fortepian będzie nosił. Co więcej, PSG ma dosyć niski skład. Waga z tych fragmentów jest wielka, więc on daje też centymetry, więc myślę, że on może być takim bardzo ważnym piłkarzem. Ale jeżeli są jakieś minusy, to być może ta gra w defensywie bocznych obrońców. To może być. Ja bym w ogóle powiedział, że gra w defensywie zespołu całego, ale właśnie, bo oni tak grają systemem, bronią systemem 1-7-3. Tak bym trzech powiedział, nie broni. Tak bym powiedział, gdybym nie widział pierwszego meczu. Bo faktycznie tam wszyscy bronili, prawda? Więc spodziewam się, że tutaj Neymar będzie bronił, bo Neymar jest często krytykowany. De facto często było tak, że z tego tercetu to on bronił najwięcej. Jak w ostatnim ligowym meczu z Niceą. Nie grał dobrze z piłką, ale dużo na ślizgu, jeździł na tanku. Na pewno bronić nie będzie Messi. To akurat on bronić nie będzie. No ale nawet jak będą bronić w 9-10, to problem może być, jeżeli szybko stracą bramkę i jeżeli rzeczywiście stadion poniesie Real. No to zobaczymy, jak oni sobie z tym dadzą radę. Jedna z jeszcze sprawa. Nie ma chyba drugiej takiej drużyny na świecie, która tak długo zwlekałaby, nawet w dniu meczu. My dzisiaj postawiliśmy na Gigi Donnarumę w bramce, ale nie ma drugiego takiego zespołu na świecie, który by tak długo zwlekał z ogłoszeniem bramkarza. O wszystkich wiemy mniej więcej. Wszystko o wszystkich drużynach świata. Kto jest bramkarzem numer jeden, kto bramkarzem numer dwa. Bo tu nie ma numer jeden. Bo tutaj nie ma tej... To są dwie jedynki. Być może mają... Dwóch, z pięciu, sześciu najlepszych bramkarzy świata, Paryżanie.
Do tej pory, przypominam, było tak, że w kolejkach parzystych Ligi Mistrzów bronił jeden, w kolejkach nieparzystych bronił drugi. To tak było? Tak, to się składa. Tak, tak było do tej pory. Jedna, i chyba pierwsza, trzecia, piąta bronił. Jeden grał we jeden sobie drugi no. Niedzielę. Słuchaj, i tak było. No tak, bo jeżeli po parzystce grasz w inne dni. Czy to o to chodziło? Losowanie. Czyli ten projekt PSG, on jakby od samego początku, on nie może wypalić. Nie, ale wiesz, ale to rozumiem, nie, można, wydaje mi się, że to Tomek dorabia teorię. Ale nie, wracam do statystyk, które w przypadku Carlo Ancelottiego są jak widać ważne, no bo to, że oczywiście jeden w parzystych, drugi w nieparzystych, no chodziło o to, że dawał grać porówno swoim bramkarzom w Lidze Mistrzów. Pochettino. Bo mówi się tak, Ancelotti. Pochettino, oczywiście. W pierwszym spotkaniu w Paryżu zagrał Donnarumma, co kazałoby myśleć, że dzisiaj zagra były bramkarz Realu Madryt. Nie, słuchaj, Navas. Ale, uwaga, wszystkie poprzednie mecze Ligi Mistrzów, których Paryż już rozegrał 7, do tej pory w Champions League, z kolei wskazywały na inną, na inny sposób myślenia Ancelottiego, mianowicie bramkarz, który bronił Pochettino. Ale, dzięki, ale że jesteś. To jest ten młodszy. Posłuchaj, to jest ten wiek. Jednak Ancelotti był trenerem. Też go pogonili. Więc Pochettino robił to tak. Bramkarz, który miał wystąpić w środku tygodnia w Lidze Mistrzów, w spotkaniu poprzedzającym siedział na ławce rezerwowych. Tak było w 6 przypadkach na 7. Kto siedział na ławce rezerwowych w meczu z Niceą? No, Donnarumma. Siedział Donnarumma, co by kazało myśleć, że jednak ja dzisiaj jestem przekonany, zagra. Że zagra Donnarumma. Właśnie, dlaczego? Bo jest lepszy. Znaczy, bo jest jeszcze lepszy w ten sposób. A to by bardzo jasno już określało hierarchię bramkarzy w drużynie. No, musi przyjść ten moment. Musisz być asystentem Pochettino. Bo myślę, że oni do dzisiaj albo nawet Ancelottiego. Tak, że oni do dzisiaj nie wiedzą, kto i jakim kluczem ma. Jest do dyspozycji, nawet mam UEFA B. Co by tu nie gadać, Artur, co by nie gadać, myślę, że w drużynie. Keylor Navas ma już za sobą takie momenty, chociażby w Realu, kiedy miał Courtois i to był trudny moment i dla Navasa, i dla samego Courtois przede wszystkim w Realu Madryt. Ale to nie jest łatwa, to nie jest łatwa sytuacja i dla jednego, i dla drugiego bramkarza tej klasy. Bo mówimy naprawdę o bramkarzach, którzy mogą się śmiało uważać za to, że są jednymi z najlepszych na świecie. Po prostu i Keylor Navas, i Gigi Donnarumma. Zdecydowanie tak. Oczywiście Keylor Navas ma już swoje lata. Tak? Ten facet wygrał wszystko z Realem i to jest świetny bramkarz. I to mówiliśmy przed programem, że jednak Donnarumma był do wyciągnięcia. Prawda? To jest bramkarz, który zagwarantuje PSG spokój na tej pozycji przez kolejne 10 albo 12 lat. Także pewnie to też była w jakimś sensie inwestycja w przyszłość, ale inwestycja, która spowodowała kolejny konflikt w tej szatni. Tak, no nie oszukujmy się. Problem krótkofalowo, tak jak Mbappé był mega niezadowolony po przyjściu Messiego, prawda? Messi, Neymar to przyjaciele jeszcze z Barcelony. Mbappé nagle poczuł się lekko odrzucony z tej grupy. Tak? Widzieliśmy, że początek był taki, od razu przyspieszyły rozmowy z Realem, przyspieszyły bardzo. Powiedział wyraźnie, że on nie przedłuży kontraktu, że on chce odejść, że on już teraz chciałby odejść, dlaczego go nie puszczają i tak dalej, i tak dalej. Czyli z jednej strony kupowanie wszystkich najlepszych zawodników jest jakimś, bym powiedział, pomysłem na robienie zespołu, ale widzimy, że w Paryżu jednak to nie do końca się sprawdza. Tak? Także to nie jest łatwe. Mając jeszcze takiego trenera, bo ja cały czas będę mówił, że Pochettino to nie jest trener, który ma takie kochone, żeby też trudne decyzje podejmować. Mhm. W radiu Kadena Ser wczoraj, właściwie dzisiaj, już to było po pierwszej w nocy, mówili o tym, że asystenci Pochettino już gdzieś tam sondują sobie możliwości pracy w przyszłym sezonie w różnych klubach, że gdzieś ktoś już szuka, że to nie jest, że raczej jest pogodzony z faktem, że gdyby przegrał, to na pewno odchodzi, a nie, gdyby został, myślę, no to... Ale słuchajcie, porażka go pogrąży. To będzie, Rafał, gdyby Pochettino dzisiaj odpadł z Paris Saint-Germain, to już będzie można powiedzieć, tak, że to jest najgorszy sezon PSG od lat. Mhm. Zostaną mistrzem Francji, tak, to nie ulega kwestii, ale odpadli z wszystkich innych rozgrywek, czyli przede wszystkim Ligi Mistrzów, jeśli to się wydarzy. Puchar Francji, który zdobywali 6 razy na 7 w ostatnich latach, no a to umówmy się, to jest troszeczkę taki pucharek, jakie wiesz, puchar lodów. No nie, no, ale wszyscy grają po to, żeby wygrywać. Więc to by znaczyło, że tak, że on odejdzie. Natomiast jeżeli wygrał Ligę Mistrzów, co też jest możliwe, o czym mówiliśmy, no to wtedy myślę, że raczej by został. Problem jest tam też z dyrektorem sportowym, z Leonardo, który jest bardzo ważną postacią. Też przypomnijmy, że on był na początku tego projektu. I on sprowadzał i Marquinhosa, i Ibrahimowicza, i Cavaniego, i Thiago Silva. I Verratiego. Mieli po 19 lat wtedy Marquinhos i Verratti. Marquinhos i Verratti, to były jego pomysły.
to dzisiaj ściągał Verratti'ego z drugiej ligi włoskiej. Tak, z Pescary, która awansowała. Ciro Immobile grał wtedy też razem z nim. A mi było trzech, miał być do Juve. Tak, jeszcze był chyba Insigne. Był Immobile, był Verratti i ktoś, no zaraz, był, zaraz nie wiem, czy nie był, to był ten trzeci. Insigne, że on wtedy miał iść do Juventusu. Z Pescary. Tak, ale jednak ściągnął. I to była robota Leonardo. Później Leonardo odszedł, miał konflikt. Pchnął arbitra po jednym z meczów, no i został karę tam ileś tam miesięcy, więc go zrezygnowali. I był wakat na stanowisku dyrektora przed Antero Henrique Sporto, no i wrócił po latach ten sam. Więc on ma tam bardzo mocną pozycję, z Tuchelem był skłócony, dlatego Tuchel odszedł. I teraz jest podobna sytuacja, znaczy de facto wydaje mi się, że Pochettino nie miał żadnego wpływu na to, że przeszedł na przykład Donnarumma albo Messi. Znaczy, to było tak, że była okazja, bierzemy go. Nikt pytał go, nikt zdania. Tak, ale posłuchaj, ściągnięcie Donnarummy do siebie, to jest podwójna, robisz podwójną rzecz. Masz Donnarummę. I rywal go nie ma. I rywal go nie ma, tak. Dokładnie. Nie, ja na początku się dziwiłem, ale później tak właśnie o tym też rozmawialiśmy z Arturem przed programem, że długofalowo to jest świetna decyzja. Krótkofalowo jest, ale wydaje mi się, że to, co jest niesamowite u tych dwóch bramkarzy, że to jest bardzo psychologicznie trudna sytuacja, a obaj dają radę. Słuchajcie, ale wiecie co, wiesz co będzie dzisiaj ważne? Dzisiaj, jeżeli Real to, co zapowiada, że będzie chciał zagrać tak jak Sociedad, czyli wysoko, agresywnie, musisz mieć bramkarza, który glebi nogami. Bardzo dobrze gra nogami, bo nie ma sensu grać długiej lagi na Messiego, na Neymara, tak. Bo każdy z nich, żaden z nich nie wyskoczy do głowy, nie wygra pojedynku główkowego, czyli ta druga piłka jedynie może być zbierana, prawda? Czyli tutaj będą chcieli wychodzić spod tego pressingu piłkarsko. I tu powiedziałeś, że jednak Donnarumma jest trochę lepszy piłkarsko, chociaż ja mi się z tym nie zgodził, bo na was to też jest. Donnarumma jest lepszy. To też jest. Ma jeszcze większy spokój. Też tak myślę. No, a przesadny wydawało nam się być czasami. Jest jeszcze jeden taki dosyć istotny element. Kto broni lepiej ewentualne rzuty karne w momencie, bo dzisiaj jest mecz, który się może zakończyć rzutami karnymi. I tutaj mamy to też masz dwóch kozaków. I tutaj masz też dwóch kozaków. Wiesz, masz jednak kozak, który zna Santiago, Bernabeu, czyli tą atmosferę zna. To jest też ciekawa sprawa. Słuchaj, może być kazus z Chelsea, że na serię karną wyjdzie ktoś inny. Tak, a potem się może okazać, że ten Kepa chodzący marnuje decydującego karnego. Ale właśnie, skoro tak mówimy, czy ten, to chciałbym was na koniec tego programu, bo mamy już prawie 50 minut, zaprosić do takiej krótkiej zabawy. Nie wymyśliłem sobie tego sam, żeby nie było. L'Equipe to zawsze robi przy okazji takich wielkich spotkań, to znaczy próbuje wybrać taką kombinowaną jedenastkę z jednej i z drugiej drużyny, porównując pozycja po pozycji i tak poproszę was o takie strzały, że sobie zapisałem. AW, zaraz, który to jest AW? Jesteśmy przygotowani. RDJK. Ja wam zaraz będę mówił nazwiska, wy też się możecie z nami bawić, a ja potem powiem na końcu, jak to się punktowo układa. Samir Nasri wybrał. Samir Nasri właśnie dzisiaj to wybierał w L'Equipe. Wczoraj go słuchałem. I czyli dwóch zespołów robimy. Tak, robisz jedną, tak? I policzymy sobie, no bo ktoś musi wygrać. Dobra. Remisu nie będzie, tak? Także czekajcie, tutaj wezmę fejdę. Tylko jeszcze powiem, jak się rozkłada to na czacie. Może nasz wydawca Kuba Zieliński mi to powie. 59-41 dla Realu Madryt. 59-41. Była sonda w Hiszpanii, jak zrobili. No. Bezpośrednio po rewanżu była nadzieja tam na poziomie 30%. Dwa tygodnie po rewanżu było 30, tam około 40 i dzisiaj jest już 48%, więc to widzisz, ta nadzieja. Ale tylko 48? To myślałem, tak, że no, robili sondę wczoraj w Radiu Sejm. Myślałem, że już przed meczem będzie większa. No zobaczymy, jaka będzie dzisiaj. No, tak. Jeszcze przed meczem będzie 60. Napinka, to myślę, że może być wyżej. No to słuchajcie, to co, to bawimy się w takim razie? O, jeszcze wam tylko pokażę, to jest fajne. Zaraz, chwila, moment, nie jestem taki... Technologia już. Technologią na ty. Fajna jest dzisiaj okładka dzisiejszej gazety L'Equipe, jeżeli możecie zobaczyć, bo to jest nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. Real Paris Saint-Germain, powrót geniusza i tutaj oczywiście Kylian Mbappé na pierwszej stronie. No a teraz się możemy zabawić, ja notuję punkty. Bramkarze, czyli Thibaut Courtois czy niech będzie Donnarumma. Pan Kuba? Punkt dla kogo? Kto? Courtois. Dla Courtois. Real 1. Dębina? Donnarumma. Donnarumma, tak? Kienisz? Nie, ja wezmę Courtois, tak jak zagrał w Paryżu, to uratował ich. Dobrze. Lewa obrona, też karne broni. Tak lewa obrona, Nacho, bo rozumiemy, że to będzie jednak Nacho, a nie Alaba, kontra Nuno Mendes. Nuno Mendes. Dobrze. Ty zupełnie nie jesteś pro-madrycki. Bo Nuno Mendes, myślałem, że Nacho powiedziałeś, przepraszam. To nie, jednak. Nie. Jesteś obiektywny. Nuno Mendes, tak? Tak.
Nuno Mendes. Nuno Mendes, bardzo proszę. Trzy głosy dla niego. Trzecia pozycja, niech to będzie prawa obrona. Hakimi kontra Carvajal w zasadzie. Nie zadawaj głupich pytań, bardzo cię proszę. Przepraszam, tak mi się dzieje. Żeby nie było aż tak smutno Carvajal, to ja powiem Carvajal. Serio? Naturalnie, że nie. Ale... Środek obrony i mamy teraz lewy środkowy obrońca, Alaba i Kimpembe. No to jest ciekawy wybór. Ja biorę Alabę. Mhm. Jego liderowanie naprawdę jest czymś, tak, ma takie cechy przywódcze, których w Realu bardzo było potrzeba po odejściu Sergio Ramosa. On wziął pod swoje skrzydła Kamavingę na przykład, z nim regularnie się trzyma, jest dla niego takim ojcem piłkarskim z tego, co pisali ostatnio w ABC i w El Mundo. Naprawdę fajnie się Alaba wprowadził do Realu. Okay. Alaba. Alaba, nawet ty. I ty, Brutusie, no, przeciwko mnie. Ja też uważam, że prezent znaczy, Kimpembe bardzo jest Kimpembe, ale oraz jakiś ale... czas... Ma prądy, tak, lubi się zawiesić na boisku. Alaba, dobrze, czyli dla Realu drugi głos. Drugi środkowy obrońca, Militao Marquinhos, mówiliśmy dużo, ale może Militao? Marquinhos. Jednak. Bardzo cenię Militao, bardzo mi się podobał w tym pierwszym meczu, ale Marquinhos. Dobrze. I? Ja też mówiłem dużo ciepłych słów o Militao, ale jednak... Klasy Marquinhosa jeszcze nie osiągnął. No dobrze. To chyba jeden z najlepszych stoperów na świecie. No to słuchajcie, myślę, że spokojnie. Po formacji defensywnej sytuacja jest taka, że u Wichniara 3-2 dla Paryża, u Kuby 3-2 dla Paryża, u Rafała 4-1 dla Paryża. Jesteśmy w środku pola. No i teraz porównajmy sobie tak. Umówmy się, że zagra Kamavinga jako ta szóstka. Tutaj mamy Danilo. Danilo czy Kamavinga? Chyba bym skłonił się ku Danilo. W tym momencie Kamavinga jest dla mnie zbyt nieprzewidywalnym piłkarzem. I boję się, że może być to kolejny mecz dla niego, gdzie będzie ściągany do bazy w przerwie, no bo może nie dawać rady pod kątem defensywnym. Mhm. Ja wiem, o czym ty myślisz. Pod względem potencjału zawodniczego nie ma w ogóle porównania. Kamavinga jest lepszym zawodnikiem. Ale na dziś chyba bardziej potrzebny będzie Danilo. Okej, dobrze. Czyli ja już podam całą trójkę, dobra? Modric, Verratti, Kamavinga. No ty mi psujesz zabawę, poczekaj, okej. Nie jeszcze wolno raz tak. Jeszcze raz to powiedz. Nie wolno tak. Co powiedziałeś, Kamavinga? Tak, Kamavinga, Modric, Verratti. Dobrze, no to niech będzie. To teraz mamy Fede Valverde i Verratti. Rozumiem, już nie musisz nic mówić, Rafał. Ty też? Tak. Dobrze, czyli głos na Ferratiego i ostatnia pozycja to jest Modric czy Idrissa Gueye. No tutaj pewnie też będzie prosta sprawa. A tutaj właśnie byśmy zestawili Gueye'a z Valverde. No właśnie, nieuczciwie to zrobiłeś. Gueye i Kamavinga, to tu byśmy mogli się zastanawiać, tak, prawda? Panowie, Modric, ja nie Modric, mogę. Panowie, nie wy mnie życia nie układajcie, dobra? Bo ja tu się pogubię. I mamy trio ofensywne. No to teraz jest problem. No. Jak to mówi teraz Mateusz Borek, muszę zrobić dobry matching, żeby było właśnie, żeby coś się zaczęło dziać. No to niech będzie tak. Vinicius i Neymar. Ja bym wziął Neymara. Okej. Okay. Ty byś wziął Neymara. Okej. Okay. Mając w pamięci ostatni mecz Viniciusa, bardzo mnie zawiódł. Mówię z PSG, nie ten z Sociedad nawet. To wezmę Neymara. No ja bym wziął Viniciusa. A ty, Wichniar? Ja wezmę Viniciusa. Vinicius. Wiesz co, Neymar jest, dlatego też nie powiedzieliśmy o tym, że ta trójka z przodu, Neymar, Mbappé, Messi, to są niesamowici zawodnicy, że oni będą chcieli grać zespołowo i będą chcieli grać dla PSG, a nie dla siebie, to może być klucz dzisiaj do zwycięstwa, bo oni są w stanie naprawdę rozmontować każdą defensywę, jeżeli zagrają szybko na 1-2 kontakty. To może być klucz do zwycięstwa, ale jeżeli Neymar po kontuzji, po tym, że wraca, że tutaj jednak musiał oddać trochę, powiedział, gwiazdozbioru Mbappé i będzie chciał cokolwiek udowodnić, no to może się zacząć kółko jedno, kółko drugie, tutaj strata, tutaj faul i tak dalej, ta gra będzie bardzo przerywana. Myślę, że Neymar jest jedny z tych piłkarzy w kontekście dzisiejszego meczu najbardziej nieprzewidywalnych. My nie wiemy, czego się dobra spodziewać, ale Neymar na 80% swoich możliwości dzisiaj może też wygrać mecz. No i też myślę, że będzie miał łatwiejszego rywala. Jednak patrzymy, jak jeżeli spojrzymy sobie, no tak to może dać drużynie więcej, no to Vinicius będzie się mierzył z Hakimi prawdopodobnie. Oczywiście, jak wyślesz na wyspę Viniciusa z Hakimi, to będą pojedynki w miarę równe. Z drugiej strony będzie Neymar rywalizować z Carvajalem, no i też ten Carvajal będzie wspierany przez Marco Asensio, który nie jest najciężej piłkarzem pracującym w obronie, delikatnie mówiąc. Dlatego też dziwię się, że Ancelotti stawia na Asensio, a nie na Rodrygo, który dałby drużynie... To też jest pytanie, bo Asensio zagrał tragiczny mecz w Paryżu. Tak.
Tak. To był gość, on w ostatnim czasie miał momenty, ona przecież to jest... No... Courtois zagrał dobrze. Courtois zagrał dobrze. Wiadomo, broniąc karny robi robotę. Słuchajcie, no to ten przedostatni wybór, umówmy się, będzie dość prosty, bo to będzie Kylian Mbappe i właśnie Marco Asensio, bo zostawię sobie, prawda? To tutaj tak, chyba tak. Wysoki sądzie nie będziemy się kłócili. Natomiast ta ostatnia para, więc tutaj zapisuję każdemu z was punkt dla Kyliana Mbappe. Ale ten ostatni wybór jest moim zdaniem interesujący, no bo zostawiłem parę sobie Karim Benzema i Leo Messi. Chcę powiedzieć, że w tej chwili u Kuby jest 7-3 dla Paryżan. U Rafała to jest już no, przepaść 8-2, bo wybrałeś tylko środkowego obrońcę i Modricza. No ale u Wiśniara jest 5-5. Udaje, że nie wie. Wczoraj wieczorkiem Adam tutaj, który za kulisami nie widać go, ale tutaj tam krąży, tak. Zdjęcia robi. Powiedziałem, że ja typuję na 2-0 dla Realu, ale że mam się przespać z tym wieczorem po 24. Także dzisiaj zmieniam trochę, że na 2-1 jednak, także będzie... Będzie tak, będziemy grali dalej. Czekaj, najpierw oni... Ten głos jest nieważny. Benzema czy Messi? Dziś? Karim Benzema. Dziś wybieram Benzema. Okej, okay, no. Dobrze. Czyli u ciebie wygrana drużyny Paris Saint-Germain 7-4. Pomimo, że uważam, że Messi to najlepszy piłkarz w historii futbolu, to dzisiaj Karim. Też tak czuję. No i teraz twój głos, który możesz dać. Karim Benzema, czyli u Wichniara wygrywa dzisiaj Real Madrid 6-5. Nie wiem, jak to się ułożyło w waszych głosach. Ja muszę się przeanalizować. Poczekaj, boki były pierwsze. Jakby Marquinhos też był PSG, czyli już defensywa była 3-2 dla PSG. Później miałem Modricza dałem. Aha, no tak. Bo dałeś dwa głosy dla Kamavingę dałem, czyli które może w ogóle nie zagra. Dobrze. I Vinicius. I w ataku też grałeś i dałeś przewagę Realowi Madryt 2-1. Dlatego nigdy trenerem nie będę. Prawdopodobnie. Słuchajcie, fajna forma z tym wybieraniem. Ktoś napisał, bardzo mi miło, że tak to oceniliśmy, że na koniec się pobawiliśmy. Drodzy nasi widzowie, dzisiaj o godzinie 21:00 wielkie granie na Santiago Bernabeu. Gdzieś znalazłem statystykę, że Real Madrid po przegranym pierwszym meczu w tej fazie, fazie playoff, bo ja ją mam przed sobą w ekipie. To 9-10 przegrał, razy. Znaczy nie awansował. Odpadał. Także ale żeby nie było, Paryż też lubi sobie skomplikować rzeczy, bo na 8 takich przypadków w ostatnim czasie, kiedy wygrywa pierwsze spotkanie, nie mówiąc, wspominając wielką remontadę, prawda? 6-1. To było 5 razy na 8 awansował, ale 3 razy dawał radę odpadać po wygranym pierwszym meczu. Dawał radę odpadać. Paryż sobie sam głównie komplikował robotę, celowo tak to powiedziałem. Tak Paryż umiał. Czasami z pomocą sędziego, jak to miało miejsce na Camp Nou. Ciekawe, bo te dwie sytuacje tam na Camp Nou wtedy, później były w klipach oficjalnych UEFA, bo pamiętam, mieliśmy szkolenie z panem Sławkiem, to były niepodyktowany rzut karny i czerwona kartka powinna być i podyktowany karny z kapelusza ale już grzebiesz, słuchaj, w dawno. Nie, tylko mówię. Na Suarezie. Też decyzja Leonardo o wyrzuceniu Tuchela też pozbawiła Ligę Mistrzów Paryż. Słuchajcie. Bo nie było rozsądne. To są stare liście, już dawno spadły z drzewa. Artur Wichniarek dzisiaj w studiu. Rafał Dębiński, kanał Plus Sport, Kuba Kręcidło, kanał Plus Sport. Dzisiaj się zapowiada naprawdę wielkie pięciogwiazdkowe granie w rozmiarze XXXL na Santiago Bernabeu. Ja chciałbym was już dzisiaj z tego miejsca zaprosić jutro na antenę kanału sportowego, bo zarówno u nas, jak i na antenie nomen anteny TV, takiej stacji, jutro koncert, ale możecie go oglądać na kanale sportowym od 17:30 Śląsk dla Ukrainy, bo jesteśmy na Błoniach Stadionu Śląskiego, to tam się rozpocznie koncert od 17:30 do 20:00 połączony ze zbiórkami charytatywnymi i uwaga, mam zapewnienie, bo od początku to był w ogóle warunek sine qua non, że w tym uczestniczymy w jakikolwiek sposób, że wszyscy wykonawcy grają rzeczywiście za darmo. I to jest faktycznie, zbieramy pieniądze na Ukrainę, a nie jakieś ukryte koszty i ukryte zarobki gwiazd, które wystąpią na Błoniach Stadionu Śląskiego. Także bądźcie z nami. To fajne, bo w ogóle, bo barwy Śląska z czasem, to jest fakt historyczny, służą jako barwy flagi Ukrainy. 10 marca
jutro, godzina 17:30 do mniej więcej godziny 20:00. Ja też tam będę. Ktoś tu zapytał na czacie, czy ja mam robić tam za konferansjera. Nie, nie. Ja myślę, że ja tam wyjdę na scenę. Zaśpiewasz. Się, powiem, czy... Słucham? Zaśpiewasz. Tak, właśnie. Mam zaśpiewać, bo mają mi dać mikrofon i go wyłączyć. Ale się on zaśpiewał kiedy na swoich 40 urodzinach. Zostaw to. Dziękujemy bardzo. Oglądajcie, bo będzie naprawdę, chyba nie muszę nikogo przekonywać, drugi dzisiejszy mecz. Jakby Pep Guardiola nie robił prawą nogą za lewe ucho, twierdząc, że 5-0 to jest jeszcze wynik. To jest niebezpieczny wynik. Nie powiedział tego. Aż tak to się nie zapędził, ale powiedział, że wszystko jest możliwe. 5-0, wiadomo, no tak. Ciężko będzie. Ale jak Sterlinga wystawi na środkowej obronie, to może myślę, że nawet teraz mógłby wystawić wszystkich juniorów i tak by nie awansował. Manchester City Sporting to drugi dzisiejszy mecz, ale bez, umówmy się, że już bez większego znaczenia. Raz jeszcze. Artur, Rafał, Kuba. Bardzo mi było miło. Oglądajcie wieczorem. Będzie się działo. Cześć.